Witajcie z Cicerona z Hackingiem, a to jest Quick Shot, czyli jeden komentarz, jedno wydarzenie w mojej, że tak powiem, odsłonie. Ostatnio nie było Quick Shotów, bo mało się działo w świecie gier, ale teraz mam co omawiać. A dzisiaj zajmiemy się premierą ekranizacji w gry Assassin's Creed, która miała premierę w Ameryce w ostatnich dniach. I myśleliśmy, ja też myślałem, że jeżeli Uwe Boll poszedł już na emeryturę, a przypomnijmy, był to jeden z najgorszych reżyserów, jaki znała ludzkość, który brał się za ekranizację gier i robił to bardzo, bardzo źle. To są najgorsze filmy na podstawie gier, jakie powstały. I myśleliśmy, że jeżeli Uwe Boll poszedł na emeryturę i Warcraft był w miarę dobrym filmem, to zła pasa filmów na podstawie gier się skończy. Niestety, premiera Assassin's Creed jakby pokazała, że ta pasa, ta klątwa złych ekranizacji gier dalej trwa. To jest ten sam Assassin's Creed, na którego przedpremierowe pokazy można było wydać ponad $1000, dostając replikę kuszy użytej w grze. I co na te $1000 dostajemy? Film, który ma średnie na Metacriticu w trakcie jakby nagrywania tego newsa miał średnią 36% na 100. I takie tygodniki, jak na przykład, gazety wydawnictwa, takie jak The Time dały 30%, The Guardian 20%, New York Daily News 30%, The Telegraph 40%. I to nie są jakby recenzje hejterskie, ponieważ najlepsza recenzja na Metacriticu to tylko 68% na 100. Przypominam, że polska premiera filmu Assassin's Creed będzie dopiero 6 stycznia, więc możemy, albo jesteś hardkorowym fanem tego uniwersum i chcesz po prostu pójść na ten film, bo kochasz Assassin's Creed'a, to musisz się przygotować niestety na bardzo słaby seans. Chyba że te wszystkie recenzje są przesadzone, a sam film jest całkiem okej. Nie wiem, nie mam zdania, jeszcze go nie oglądałem. Może przekonam się w kinach po 6 stycznia. A jak wy uważacie, jaka jest według was najgorsza ekranizacja gry, czy najgorszy film na podstawie gry? I czy macie swój ulubiony? Napiszcie w komentarzach, a ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmie. Na razie.